zadaniu mamy skończony ciąg arytmetyczny w razie A1 równy 444, w razie N tym równy 653 i różnicę równa 11. Musimy policzyć sumę ciągu arytmetycznego. Znajdujemy w tablicy wzór A1 plus AN przez 2 to wszystko razy N, czyli liczbę wyrazów tego ciągu. Nie znamy N, ale możemy wyliczyć ze wzoru na N wraz ciągu. N równa się A1 plus N minus 1 razy R. Podstawiamy do tego wzoru. 653 równa się 444 plus N minus 1 razy 11. Przenosimy to na lewą stronę. Mamy 209. To się równa 11N minus 11. Znowu przenosimy na lewą stronę. Mamy 220 równa się 11N. Dzielimy to na 11 i stąd mamy, że n równa się po prostu 20. Teraz podstawiamy to do tego wzoru, więc sn równa się 444 plus 653 na 2 razy 20. Możemy to skrócić i mamy, że suma tego ciągu równa się 1097 razy 10, czyli 10970.